przygraniczny fragment ulicy Pocztowej jest już otwarty i wyremontowany. Od niedawna można korzystać już z nowej drogi. Otworzyliśmy przed Wszystkimi Świętymi odcinek, taką łącznicę pomiędzy ulicą Pocztową a przejściem granicznym bezpośrednio. Realizacja tej inwestycji miała cel czysto taki użytkowy, żeby usprawnić ruch pomiędzy Bogatynią a tutaj w kierunku Frydlandu. Te rozwiązania, które były do tej pory, myślę, że już z takiego naszego dzisiejszego punktu widzenia są anachroniczne. Chodziło o to, żeby ten ruch odbywał się już płynnie, bezkolizyjnie. Prace trwały kilka miesięcy. Koszt inwestycji około 1,5 miliona złotych to było realizowane z własnych środków. Cała nowa podbudowa, oczywiście rowy odwadniające, oświetlenie drogowe oraz teren przyległy. Oczywiście oznakowanie odpowiednie z oznaczeniem granicy miejscowości, granicy państwa i przenieśliśmy oczywiście naszego witacza. Stara droga będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Teren nie należy do gminy, więc to nie gmina będzie go urządzać. Delegacja Europejskich Regionów Przygranicznych przyjechała do Bogatyni. Wizyta na Trójstyku jest częścią dużego, wieloletniego projektu Common Ground, w którym uczestniczy też Bogatynia. Common Ground ist ein grenzübergreifendes Beteiligungsprogramm, das jetzt im zweiten Jahr läuft. Wir haben 8 Grenzregionen, das heißt Regionen Deutschland und seine Nachbarn, ausgewählt, um sie 3 Jahre lang dabei zu unterstützen, grenzübergreifende Bürgerbeteiligung anzuregen. Und wir machen das, weil die Menschen in den Grenzregionen, die spüren jeden Tag, was es heißt, hier zu leben. Viele Herausforderungen, die es gibt, Klima, Überschwemmung. Denen ist es egal, ob es eine Grenze gibt, aber die Bürger müssen damit leben, dass es in jedem Land andere Regeln gibt, andere Vorstellungen von der Politik. Und wir denken, es ist wichtig, dass die Menschen einbezogen werden in diese Diskussionen und die politischen Entscheidungen. Goście między innymi z Niemiec, Francji czy Luksemburga zwiedzili Bogatynię i jej bogactwo, domy przysupowe. Na polsko-czesko-niemieckim pograniczu mamy wielu gości dziś, zresztą przez 3 dni. Przyjechali partnerzy projektu Common Ground. Common Ground, kształtowanie ponad granicami, jest to projekt finansowany przez Fundację Roberta Boscha i nasz Związek Miast Mały Trójkąt, Bogatynia, Hradek, Zittau również uczestniczy w tym projekcie. Zaprezentujemy to, co charakterystyczne dla nas, czyli właśnie zabudowę przysłupową. Opowiemy o tym, dlaczego jest ona unikalna. Mamy nadzieję, że właśnie w oparciu o nią będziemy budować swoją markę turystyczną i chcemy się już chwalić. Także jesteśmy na Alei Żytawskiej, świeżo odrestaurowanej, właśnie otwartej, więc możliwy jest już spacer obiema jej częściami. Zaprosimy naszych gości, by pokazać, dlaczego chcemy aspirować do tego, by być stolicą domów przysłupowych. Projekt to wyjazdy studyjne, warsztaty i konferencje, ale także ważne społeczne problemy do przedyskutowania. Większość delegacji po raz pierwszy była w Bogatyni. Zupełnie za darmo i dla wszystkich mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia właśnie ruszyły warsztaty inspiracji. Projekt realizowany przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Na kolejnych zajęciach było tak. Dzisiaj będzie troszeczkę o śląskich klimatach. Taki jest temat przewodni dzisiejszych spotkań, co oznacza, że będziemy mówić trochę o tym, co o zespole pieśni i tańca Śląsk, między innymi tym koszęcińskim, ponieważ ja przez kilka lat w nim tańczyłam, śpiewałam i chciałabym dzisiaj troszeczkę właśnie o tej kulturze Górnego Śląska opowiedzieć, ale poza tym, że będziemy przeglądać zdjęcia, oglądać sam zespół, to chciałabym również zatańczyć trojaka.
oraz mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zaśpiewać głęboką studzienkę, również z repertuaru między innymi zespołu. Od października ruszyliśmy z nowym programem. Są to warsztaty inspiracji skierowane do wszystkich mieszkańców 50+. Wpadliśmy na taki pomysł, aby uruchomić warsztaty, które mogą być inspiracją do podjęcia dalszych działań przez naszych mieszkańców, czy rozwijania swoich pasji, czy zadbania o zdrowie. Dlatego też sama tematyka warsztatów jest bardzo szeroka. Od zdrowia, poprzez różne aktywności, różne kreatywne zajęcia, manualne, taneczne, sportowe, rozmowy z psychologiem, rozmowy z fizjoterapeutą, rozmowy o zdrowiu, o diecie, abyśmy odkryli w sobie nowe pokłady i nowe inspiracje do zdrowszego trybu życia oraz do odkrywania swoich talentów. Chętnych na spędzenie popołudnia w ten sposób nie brakowało i chyba nikt nie żałował, bo to bardzo dobrze spędzone 90 minut. Zawsze śpiewanie i tańczenie, tam gdzie jest muzyka, tam musi być wesoło, tam gdzie jest muzyka, tam musi być też ruch. Mam nadzieję, że też do tej głębokiej studzienki uda nam się trochę zagrać, no tak żeby było barwnie, wesoło i żeby każdy poczuł się swobodnie i dobrze. Kolejne spotkanie już w środę o godzinie 17 w świetlicy w szkole numer 3, a w programie jeszcze między innymi warsztaty pod tytułem Kobieta dojrzała świadoma, kobieta dojrzała niezależna, moje życie, moja podróż, warsztat kreatywny czy spotkania z fizjoterapeutą. Wykładowcy to są osoby współpracujące z Fundacją Nasze Dzieci ze Zgorzelca i są to specjaliści, są to psychologowie, fizjoterapeuci. Dzisiaj na przykład warsztaty poprowadzi, są to warsztaty muzyczne, pani Kinga Bodnar, która jest byłą członkinią zespołu Śląsk. Także pokaże, jak odkrywać, że tak powiem, swoje talenty muzyczne, rytmiczne w sobie na nowo. Na zajęcia nie trzeba się zapisywać, można przyjść i korzystać. Cały harmonogram tematów kolejnych zajęć dostępny jest na stronie bogatynia.naszops.pl. Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze gminy spotkały się z dyrektorami i nauczycielami. To okazja do podziękowań, nagród i życzeń. Dobrej, pozytywnej energii do pracy, dużo radości, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim myślę, że co jest bardzo motywujące, wdzięczności od wychowanków, od uczniów i od rodziców, tego wsparcia, że ich praca ma sens, że ich praca przynosi owoce i tej wdzięczności, ponieważ naprawdę to jest ogromna inwestycja w przyszłość. Jak ważna i ciężka jest praca nauczyciela, wiedzą chyba wszyscy, stąd coroczna uroczystość. Jak co roku chcemy wyróżnić, nagrodzić pracowników oświaty, nauczycieli, dyrektorów, chociaż tak prawdę mówiąc, każdy, kto pracuje w szkole, zasługuje na taką nagrodę, ale zawsze są jakieś ograniczenia, że musimy wyróżnić tylko niektórych. Każdy zasługuje na nagrodę, na podziękowanie, na najlepsze życzenia i gratulacje, ale dzisiaj w sposób szczególny na takiej skromnej uroczystości wręczyłem 31 nagród dla dyrektorów, nauczycieli ze szkół i przedszkoli naszej gminy. To takie symboliczne podziękowanie, wyraz wdzięczności za codzienną, ciężką pracę, oddanie, poświęcenie, wychowywanie naszej młodzieży, naszych dzieci i kształcenie ich charakteru, ale także osobowości. No i to, co też często podkreślam, dzielenie się wiedzą, przykładem, wzorem do naśladowania, dzięki czemu możemy myśleć o dobrej przyszłości dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, bo to, co w szkole jest, to potem właśnie dzieci i młodzież w swoim dorosłym życiu będą nieśli. Oby jak najwięcej takich dobrych chwil, radosnych, pozytywnych, chociaż praca w szkole jest trudna, jest ciężka, jest mnóstwo wyzwań, ale i ci wyróżnieni nauczyciele i dyrektorzy, ale także wszyscy świetnie sobie z tym dają radę i są wzorem godnym do naśladowania. Spotkanie odbyło się w bogatyńskim domu weselnym i była to okazja także do luźnych rozmów na temat pracy nauczycieli i wyzwań edukacji.